W gorącej kiełbasiarni w Łodzi na Starych Bałutach z właścicielem tego lokalu, Mateuszem Alnadżarem, który... Witam serdecznie. Który stara się jakoś funkcjonować w tej trudnej sytuacji zamrożenia, zamknięcia gospodarki. Powiedz nam, jak to tak naprawdę teraz wygląda dla łódzkiej gastronomii, dla Twojego lokalu, te ostatnie tygodnie przedłużającego się lockdownu, przedłużających się obostrzeń? No, wygląda to następująco. No. W naszym konkretnym przypadku te obroty, to tak rok do roku porównując, spadły o jakieś 20-30%, gdzie tak naprawdę te dane są zawsze trochę przekłamane, dlatego że porównać ceny dań u nas w restauracji, jakże nie tylko u nas, w innych restauracjach, no były te ceny dużo niższe, więc tutaj jest, mamy do czynienia, jeżeli chodzi o kryterium obrotów, z jawną manipulacją. Tak naprawdę nie da się odnieść rok do roku, bo zupełnie inne koszty stałe występowały w tym czasie. No właśnie, Twoja restauracja jest zamknięta już od ilu miesięcy? Jak to tak zliczyć od samego początku? Pod koniec, pierwszy lockdown chyba 3 miesiące trwał. Następnie od bodaj 20 października do chwili obecnej żadnych sygnałów ze strony rządzących, jakichś takich jasnych przekazów, kiedy ten lockdown miałby się skończyć, przy jakich na przykład zachorowaniach. No nie mamy tak naprawdę żadnej możliwości konstruowania jakichś planów dalekosiężnych. A jak wygląda kwestia pomocy z tarcz antykryzysowych? Dostaliście jakąś pomoc, jakieś wsparcie? No nie dostaliśmy na razie. No, w tej pierwszej pandemii to była to kwota 5000 zł i zwolnienie z ZUS-u na 3 miesiące. Tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, natomiast no, na chwilę obecną jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Czyli większych perspektyw na to, że jakaś rekompensata tak naprawdę za to zamknięcie ze strony rządu przyjdzie, to nie ma? Rekompensaty nie może być mowy o rekompensacie, może być to symboliczna jakaś danina, datek, zapomoga, która w żadnym stopniu nie niweluje kosztów, które ponosimy. To w ogóle starcza na jeden czynsz chociażby, na utrzymanie pracowników na miesiąc? No nie. Nie starcza w żaden sposób. A powiedz mi, bo mówiłeś przed chwilą, że policja Cię odwiedza, ale Ty jesteś dalej, Twoja restauracja dalej jest zamknięta. Czyli to policja przychodzi kontrolować, czy aby na pewno jesteś zamknięty, tak? Sprawdzają, tak, funkcjonariusze policji mają taki odgórny przekaz, żeby restauracje, zwłaszcza te, które się już tam postawiły, powiedzmy, no tak jak my tym swoim szkoleniem, tak, ze sztućców, tudzież chęcią, wyrażeniem chęci nagrywania tych filmów, to też nie obiło się bez echa i no jesteśmy tak troszeczkę jakby na widelcu w tym momencie. No właśnie, bo nasi widzowie pewnie nie będą wiedzieli, szkolenie z obsługi sztućców, savoir vivre, jak rozumiem, tak, i filmy. Powiedz, na czym te pomysły, które mają w jakiś sposób no, pozwolić Ci funkcjonować, polegają? Jak to wymyśliłeś? Pierwszy pomysł polegał na tym, żeby no, móc przeprowadzać szkolenia dla chętnych z zakresu obsługi noża i widelca oraz konsumpcji napojów. I co, przyjęło się to w jakiś sposób? Przyjęło się, no co prawda trwało 2 godziny i skończyło się wizytą policji, natomiast no, odzew był niewyobrażalny, bo to było jakoś 27 albo 8 grudnia, ogromny wydźwięk w mediach społecznościowych, bardzo pozytywne reakcje ze strony gości. A ta kwestia właśnie filmu, bo słyszeliśmy, że myślisz o tym, żeby od przyszłego tygodnia może w jakiś sposób się rozkręcić, ruszyć z tym wszystkim i ma tutaj być kręcony film, jak rozumiem, tak? Tak, ma to być plan filmowy, mają być goście, mają pełnić rolę statystów, którzy po zakupieniu rekwizytów filmowych, wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku, mogliby odgrywać scenę konsumpcji w restauracji. Okej, okay. I rozumiem, że ten pomysł na ten moment jeszcze jest w planach, jeszcze jest w organizacji, ale tak na poważnie to myślisz o tym, żeby rzeczywiście z tym ruszyć i po prostu też tak jak wiele innych restauracji, coraz więcej w całej Polsce i w Łodzi powiedzieć dość, ja się otwieram i chcę normalnie funkcjonować? Na chwilę obecną nie planujemy wprowadzać w życie tego pomysłu. Bardziej chciałem tym takim dość kontrowersyjnym kolejnym pomysłem zwrócić uwagę na problemy gastronomii.
problemy z jakim gastronomia się boryka w chwili obecnej. To taki bareizm z naszej strony wynika po prostu z aktu desperacji. Może nie tyle krzyczymy w swoim imieniu, nie tylko w swoim imieniu, co w imieniu na przykład restauratorów, którzy mieli to nieszczęście otworzyć się w czerwcu, na przykład na Piotrkowskiej chłopaki. Czyli po prostu mamy sytuację, gdzie przepisy prawa powodują to, że restauratorzy kombinują jak mogą i okazuje się, że można te rozporządzenia rządu obejść w taki sposób, że z restauracji tworzy się plan filmowy. Plan filmowy, dopisuje się PKD, produkcja filmowa, oczywiście jest to jak najbardziej możliwe do realizacji, natomiast znając te organy ścigania i tam całą władzę administracyjną, no, można być więcej niż pewnym represji ze strony tam chociażby sanepidu, czy to może innych też komórek do zwalczania przedsiębiorczości. Czyli po prostu zobaczymy, jak to będzie. Powiedz mi jeszcze tak, twoim zdaniem, co tak naprawdę rząd powinien zrobić, żeby wam, branży gastronomicznej, przedsiębiorcom, łódzkim przedsiębiorcom pomóc? Czy rzeczywiście rozszerzać te tarcze i zacząć je realizować? Czy po prostu dać święty spokój? Dać święty spokój przede wszystkim. Jak to jest no, bardzo, bardzo znane hasło, że socjalizm bohatersko zwalcza problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Tak jak w tym przypadku najpierw takiego człowieka się finansowo eksterminuje, tak? Pozbawia możliwości zarobkowania, następnie dobrodusznie wypłaca mu się jakieś symboliczne tarcze, które mają mu jakby tam namiastkę tej straty zrekompensować. Tak? Moim zdaniem należałoby te lokale otworzyć, tak? Pozwolić funkcjonować restauratorom w reżimie sanitarnym. Tutaj, no, bo nikt z nas tak naprawdę nie neguje zjawiska pandemii. Bo skala jest, natomiast myślę, że w granicach rozsądku dałoby się z tym walczyć, nie niszcząc, nie dewastując gospodarki. Okej, no to liczymy na to, że jak najszybciej będzie można te restauracje, całą gospodarkę otworzyć i że nie będziesz musiał uciekać się do tego, by robić tutaj plan filmowy. Plan filmowy albo no tam jeszcze głowa cały czas pracuje, tam z żoną medytujemy codziennie i nowe pomysły w głowie się pojawiają. Natomiast naprawdę chciałbym zaapelować o zdrowy rozsądek, bo skutki gospodarcze na pewno będą negatywne i teraz no, wszystko od nas zależy, jak bardzo będą to negatywne skutki. Skala bezrobocia, jak będzie gospodarka wyglądała za rok, dwa, bo czy zadziała efekt kuli śnieżnej, no bo zadziała, że sektory, które podupadły na skutek lockdownów, pociągną za sobą te świetnie na chwilę obecną prosperujące. No to są problemy, z którymi należy się zmierzyć i warto by było, żeby rządzący trochę patrzyli dalej niż swoją kadencję, tak? Jak się będzie w Polsce działo za te 10-5 lat. Rozumiem. Trzymamy kciuki po prostu za łódzką gastronomię, trzymamy kciuki za gorącą kiełbasiarnię. My ze swojej strony postaramy się wypromować w internecie jak najbardziej twoją restaurację, to żeby ludzie tutaj przychodzili, zwłaszcza ze Starych Bałut i okolic, bo, no, dziękujemy bardzo. Bo pewnie może, myślę, że duża grupa z was wie, że taka restauracja funkcjonuje, ale są też tacy, którzy nie wiedzą i że można zamówić tutaj bardzo fajne, smaczne, dobre jedzenie i że warto wspierać po prostu łódzką gastronomię łódzkich przedsiębiorców. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki, bardzo i mam nadzieję, że jak najszybciej będziesz mógł się otworzyć.